Dzień dobry, drugie wejście, bo pierwsze było jakieś takie obrócone. Dzień dobry, bardzo niespodziewany live, niezapowiedziany, ale tak się czasem zdarza. Dzisiaj, słuchajcie, mega ważny temat, jakby drugi podzbiór, z którego składa się komunikacja. Dzisiaj chcę powiedzieć i, i dobrze wyjaśnić, czym jest słuchanie. Bo jakby jak myślimy sobie komunikacja, to myślimy mówienie, tak, czyli jak to powiedzieć. Natomiast pamiętaj, proszę, że to są jakby dwie części. Tutaj jest mówienie, a tutaj jest słuchanie, ok? Więc dzisiaj będzie o słuchaniu. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Otóż wczoraj miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w spotkaniu networkingowym. Ja się jeszcze troszkę dowiem więcej. Natomiast sytuacja jest taka, że jak przybywasz na takie spotkanie networkingowe, no, no to zwykle jesteś jakby trochę wcześniej, a jak nie jesteś wcześniej, to i tak jakby oficjalna część jeszcze nie zaczyna, tylko masz jakby czas i przestrzeń na to, żeby poznawać innych ludzi. I zanim ta część oficjalna się zacznie. I słuchajcie, moje, moje wczorajsze doświadczenie... No, tak uśmiechałam się do siebie, ponieważ jakby z założenia spotkania networkingowe mają. Mm, mamy się poznać, tak? Natomiast y, moje doświadczenie było takie, że stoimy w grupie ludzi i chcemy się poznać, tylko to poznawanie polega na tym, że ja zaczynam coś mówić, po czym osoba gdzieś z boku mi przerywa. Rozmawia z osobą z naprzeciwko, po czym y, wszyscy się obracają do tych dwóch osób, które y, właśnie rozmawiają. Ja mam poczucie, że nikt mnie nie słucha. No, ja o tym wiem, w związku z tym ja robię bardzo ważną rzecz w takim momencie, czyli po prostu się wycofuję i przestaję mówić. Tak? Natomiast to wczorajsze spotkanie uświadomiło mi, jak bardzo ważne jest słuchanie i jak nie potrafimy słuchać. Jak mamy kompletnie, jakby zapominamy, że drugą częścią komunikacji jest słuchanie, tak? I my nie potrafimy słuchać. Mamy dużą trudność w tym, żeby słuchać innych ludzi, żeby zamknąć własne, jakby swoje usta. I nie wypowiadać i nie przerywać, tylko po prostu słuchać tego, co mówi druga osoba. I tak sobie pomyślałam, że koniecznie powiem Wam o tym, bo, bo teraz, co się dzieje, kiedy my nie dostajemy znaku w postaci milczenia innych osób, że jesteśmy słuchani. No to yy, ja potrafię zamilknąć i jakby nic mi to nie robi, potrafię się temu poprzyglądać. Natomiast są osoby, którym natychmiast spadnie poczucie własnej wartości, które pomyślą, że nie są wystarczająco ważne, albo pomyślą o sobie, że nie są wystarczająco ciekawe, albo wkręcą sobie historię, że ich gadanie jest nudne. Dlaczego? Nie dlatego, że to prawda, tylko dlatego, że ludzie, z którymi przebywamy, nie dali nam znaku, że nas słuchają, a nie dali, ponieważ nie są uważni i jakby nie mają świadomości, że słuchanie to też sztuka, że to jest ważne, że to jest potrzebne i że to wymaga od nas pewnego rodzaju zaangażowania. Ok? Dobrze, więc. Pierwsza rzecz jest taka, co zrobić, żeby Cię słuchano. To jest pierwsza rzecz, jeżeli Ty mówisz i chcesz, żeby Cię słuchano. Ok? Dobrze. Więc pierwsza bardzo ważna rzecz, która może być trudna, która bardzo często w, dzieje się automatycznie. A jeśli się dzieje automatycznie, to warto ją wyciągnąć na poziom świadomy i po prostu jakby z uważnością tę rzecz robić. Czyli zamilknij, ok? Jeżeli masz poczucie, jeżeli widzisz, że ludzie zaczynają, że mieli uwagę i skupienie na tobie, czyli patrzyli na ciebie, kiedy mówisz, i nagle przenoszą gdzieś swoje skupienie na coś innego, na innych ludzi, na kartkę, na komórkę, na zegarek, na drzwi, bo ktoś wszedł, tak? To po prostu przestań mówić. Po prostu zamilknij. Czasami ludzie mają taki odruch, że jakby jeszcze szybciej mówią, tak? Że żeby jeszcze złapać uwagę słuchacza i go tam za ręka wtrzymać i tutaj po prostu słuchaj mnie. No to tak nie działa, ok? Więc... Naszym automatycznym odruchem jest zamilknięcie, ale zależy mi na tym, żeby to był bardzo świadomy gest, bardzo świadomy ruch z Twojej strony. Po prostu zamilknij. Nic się nie dzieje. Znaczy, wyobrażam sobie, że ktoś yy, ma prawo spojrzeć na zegarek, ma prawo spojrzeć, kto wchodzi, ma prawo spojrzeć do komórki, bo dostał wiadomość, tak I to jest bardzo OK. Um, natomiast jeżeli tak się dzieje, to po prostu zamilknij. To jest pierwsza rzecz i, i z niej wynika druga, która jest taka, żeby... Znaleźć dobry moment na to, żeby ktoś mnie posłuchał. W nas jest tak duża chęć podzielenia się z ludźmi, w nas jest tak ogromna chęć pokazania swojego ja i to jest ja, ja, ja i teraz ja, 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 że my bardzo często zapominamy. Że żeby była rozmowa, że, 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 że żeby był dialog, że żeby była komunikacja, porozumienie, wymiana, to też muszą być pewne, pewne warunki i pewne takie okoliczności spełnione. Czyli ktoś musi mieć przestrzeń i to może być kwestia przestrzeni fizycznej, zewnętrznej, że kiedy jest hałas, gwar, jest pierdyliard osób i się yy, ciężko nawet skupić tak? przez różne otaczające nas bodźce. No to, to to nie jest dobra przestrzeń do słuchania. ok? Dalej. Następna rzecz. Yy, może się okazać tak, że ten ktoś, kto ma nas słuchać, nie ma w sobie wewnętrznej przestrzeni, bo ma za duże emocje, bo coś się w jego życiu wydarzyło. Bo odlatuje po prostu myślami, że jutro jedzie na urlop i że się nie spakował. Wiecie, zasadniczo ludzie nie są obecni w tu i teraz. Ok? Tylko generalnie szybują w różne rejony, umysł ich odlatuje, więc to jest trudne być w tu i teraz. I jak jeszcze do tego nałożycie emocje, jakiś stres. Mmm, Jakieś kiepskie samopoczucie na przykład, albo jakiś ból fizyczny, który odciąga uwagę od nas i naszych słów, no to to nie jest dobra wewnętrzna przestrzeń tego człowieka, żeby nas posłuchał. Więc, yy, więc zwróćcie, proszę, na to uwagę: czy jesteście w dobrej przestrzeni, żeby Ciebie posłuchano? Jeżeli nie, to bez żalu odpuść. I idź poszukać innej osoby, która być może będzie miała więcej przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej, żeby ciebie posłuchać. Bo się kiepsko poczujesz, kiedy ty mówisz, a nagle ktoś już ty wiesz i ty czujesz, że on już nie jest z tobą i przy tobie, ok? I po prostu cię nie słucha. Um. Więc no, po prostu nie kontynuuj. To nie jest żaden, wiecie, wstyd, to nie jest, to nic nikomu tu nie umniejsza. To się nazywa życie. Ja to tak nazywam, ok? Więc pierwsza rzecz, czy to jest dobry moment? I tutaj takie pytanie, warto je zadać. Jeżeli jesteście mm, w podejrzeniu, jeżeli, jeżeli podejrzewacie, że ktoś być może nie ma przestrzeni, to jest. Jak przed chwilą zadzwoniła do mnie pani i ja się pytam, czy to jest dobry moment do rozmowy? Więc tak samo ty możesz zapytać kogoś, słuchaj, czy to jest dobra przestrzeń na, na naszą rozmowę? Może się okazać, że nie. Mam na myśli taką zewnętrzną przestrzeń, lub możesz zapytać, słuchaj, czy ty masz w sobie przestrzeń, żebyśmy rozmawiali, żebyś mnie posłuchał? Posłuchała. Bez pretensji, bez złości. Po prostu, jak ja to mówię, zabezpiecz sobie teren. Pop przygotuj teren na słuchanie. Ok? I w tym momencie, kiedy pada takie pytanie, i ono pada z takiej intencji wolności i przyzwolenia na jakąkolwiek odpowiedź, która będzie Ci dana. To w tym momencie, jeżeli pada odpowiedź, no jednak no nie bardzo, bo tutaj nie, nie, nie mogę się skupić, okej, okay, no to słuchaj, to masz ochotę wyjść gdzieś, oddalić się od tej grupy ludzi i wtedy porozmawiamy. Czy masz, czy, masz, yy, yy, czy myślisz, że się spotkamy za dwa dni, ustalimy jakiś po prostu dobry termin, dobre miejsce, żebyśmy jednak porozmawiali? Zadbaj o siebie, zadbaj o przestrzeń, zadbaj o te relacje. Zadbaj o swój komfort i komfort tego drugiego człowieka. Kurde, po prostu jak myślę komfort, to myślę poczucie własnej wartości. Jeżeli dbasz o komfort kontaktu z drugim człowiekiem, komfort przestrzeni zewnętrznej, wewnętrznej, miejsca, czasu, to dbasz o swoje poczucie własnej wartości. Po prostu będziesz się dobrze czuć, dobrze się będziesz czuła, czuł w kontakcie, w rozmowie z drugim człowiekiem. To nie jest takie trudne. Więc czy to jest dobry moment na, na rozmowę? Czy Ty masz w sobie przestrzeń, żeby mnie posłuchać? I błagam Was, nie róbcie tego z pozycji e, po prostu zbitego psa i, i po prostu sierotki Marysi, której zabrakło krasnoludków i po prostu czy e, możesz mnie posłuchać? <laughs> Bu! No, nie, to, to, to nie o to chodzi, tak? Tylko z takiej po prostu postawy, chcę zadbać o naszą relację, o naszą przestrzeń. Czy teraz masz czas, czy to jest dobry moment? Stań prosto na nogach, poczuj swoje stopy i po prostu z własnej wewnętrznej mocy, z intencji zadbania o siebie, zadbaj o przestrzeń, zadbaj o kontakt, żeby tobie było dobrze i wygodnie. No okej? Okay? Dobra. Idźmy dalej. Co zrobić jeszcze, żeby nas słuchano. No, mów ciekawie. To jest. Wiecie, pod słowem ciekawie, to jest. No to każdy sobie włoży coś innego, tak? To, co dla mnie jest ciekawe, dla kogoś innego jest nieciekawe. Ale jeśli chcesz, żeby cię słuchano, to po prostu zapytaj siebie, czy moja historia jest ciekawa? Tylko błagam, nie z pozycji środki Marysi. Nie, na pewno nie jest ciekawa, więc nie będę się odzywać. Buuu, niech mnie ktoś przytuli. To nie w ten sposób, tylko po prostu z takiego dorosłego. tak? Czy to, co chcę powiedzieć jest ciekawe? Czy to, co chcę powiedzieć jest dla mnie ważne? Hmm? Czy ta druga osoba z tego, co ja powiem, może coś wziąć, może jakoś skorzystać? Dlaczego nie? Zadaj sobie takie pytania. ok? Ym, bo my lubimy słuchać historii ciekawych, więc pierwsze to tak do nas, nie? Czy to jest ciekawe dla nas? Ym? Zwykle jest, no bo, no bo to jest pewnie o nas, tak? Bo to będzie coś do nas, o nas. Ym, ale też jak opowiadasz historię, wiesz, no to nie Sienkiewicz, że przez 50 stron szumią trawy, bo to, to nawet ja nie jestem w stanie tego wytrzymać. Natomiast my czujemy, kiedy coś jest ciekawe, kiedy coś jest interesujące, i patrzymy na tą reakcję tej drugiej strony. I również możesz zadać takie pytanie kontrolne: czy moja historia jest dla ciebie ciekawa? Tak? Jak to słyszysz? Jak ci się tego słucha? No ja kocham pytania, bo tu po prostu wszystko można, o wszystko można zapytać, tylko trzeba mieć odwagę i wiedzieć o co zapytać i jak zapytać. Więc pytasz, czy moja historia jest dla Ciebie ciekawa? Jak to dla Ciebie, kiedy słuchasz mojej historii? Puch, szerokie pytanie. Ok, jak to jest dla Ciebie? Taka przestrzeń dla mojego rozmówcy. I wtedy ja sprawdzam, czy moja historia jest dla Ciebie ciekawa. Ok? Jeżeli nie jest, to ludzie będą odpływać. Pamiętajmy, nie mamy w ilości informacji atakującej nasz mózg, w ilości yy, po prostu yy, elektronów, które tam wiesz, pykają z lewa na prawo. Yy, to jest bardzo trudne dla nas utrzymać uwagę. 5 minut, 10 minut, tak? To jest takie maks, po prostu maks 15 minut, a potem znowu odpływamy w różne rejony. Więc, mm, więc właśnie, to musi być ciekawe, to musi być emocjonujące. Najlepiej, żeby to jeszcze było jakby dotyczyło mojego rozmówcy, mm, czyli jakieś punkty styczne, żeby on się mógł zidentyfikować z tym, co ja mówię, czyli być może ma podobną historię. Mm, już się z tym identyfikuję, ale to też możesz sprawdzić, tak? Jak ty się masz z moją historią, którą ja teraz opowiadam? Magia pytań, okej? Okay? I yy, no właśnie, no, no też nie mów za długo, nie? Pamiętaj to, Niesienkiewicz, jakby do brzegu, do płęty. Tak. Mm. To są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o to, co ty możesz zrobić, żeby ciebie słuchano. Niby nie jest ich dużo, ale no, to wymaga od nas: zobaczcie, i odwagi zadawania pytań, i takiej uważności na to, co nasz rozmówca robi, i umiejętności zadawania dobrego pytania. Pomyślcie o tym. I jeszcze jest druga strona. Co zrobić żeby słuchać kogoś z uwagą. No nie wiem, co jest trudniejsze. To już każdy z Was niech sobie pomyśli, czy łatwiej jest mi słuchać kogoś, czy jakby łatwiej jest być tym, którego się słucha. OK? Więc no to już każdy niech sobie to sprawdzi. Natomiast co zrobić? żeby kogoś słuchać? żeby dawać mu uwagę, żeby ten nasz umysł nie odpływał i nie błądził w swoje własne rejony, on i tak to będzie robić, bo taki jest. I to jest nasz zawiadowca, który musi ogarniać pierdyliat różnych spraw, żebyś się czuła bezpiecznie. Więc ym, pierwsza, jakby podstawowa, fundamentalna rzecz, tak? Co zrobić, żeby kogoś słuchać? Bez tego nie będziemy dobrymi słuchaczami. Zostaw swoje historie. Ok? Zostaw na chwilę siebie. Ja zawsze mówię, że to jest takie trochę opuszczenie siebie i swojego ja takie trochę schowanie siebie do szuflady. Takie trochę wystawienie siebie za drzwi, przeniesienie, so, przeniesienie się do innego pokoju, tego swojego ja, tego swojego ego, swoich historii, swojego kalendarza napiętego, swoich planów, swojej przeszłości, którą mieliś, cokolwiek tam jest, tak? Jakby zostaw na chwileczkę siebie. Mówimy to w takim troszeczkę mentalnym wymiarze i przenieś się uwagą. Na tą drugą stronę, czyli jakby przechodzimy na stronę ty. To jest takie troszkę mentalne, chwilowe, i też emocjonalne, chwilowe opuszczenie siebie samego, takie przestawanie przestajesz dawać sobie tak wielką uwagę. Tak bardzo się skupiać na sobie. To mam na myśli. I w tym momencie masz masz szansę przejść na tą drugą stronę, tak? Czyli zobacz, jeżeli ty, ty tego nie zrobisz, to tutaj ktoś Ci coś opowiada, a Ty wciąż myślisz, że tam zupa na gazie i trzeba pomidorówkę ugotować i makaron, świderki, bonitek, zabrakło, nie? I gdzie wtedy jesteś? Czy jesteś z tą osobą, kiedy ona opowiada? Czy jesteś u siebie, przy sobie, ze sobą i lisz temat zupy pomidorowej? I to się wyczuwa. Czy ktoś jest ze mną, czy nie jest. Ok? Ym, więc ta strona, która mówi, od razu to poczuje, że ty nie jesteś przy niej, że ty po prostu błądzisz gdzieś myślami i poczuje się nieważna, poczuje się mało ważna, poczuje się lekceważona. Kto bardziej wrażliwy, od razu się zdenerwuje i będzie się dopominał, że masz mnie słuchać, bo ja teraz mówię, tak? Ym, więc. Ty musisz na chwileczkę zostawić swoje historie. Przestać tak bardzo dawać sobie uwagę i zacząć skupiać uwagę na drugiej osobie. Tak? Na, na tym, co ona mówi. Hmm? To jest pierwsza rzecz. No, jak Za tym cały czas idzie bycie w tu i teraz. To jest też powiązane z tym takim opuszczeniem nie? swoich historii. Jestem tu i teraz, jestem z Tobą ziuta, siedzimy, ja Ciebie słucham, jestem w tej kawiarni, na tym stołku, moja pupa siedzi, moje plecy się opierają, trzymam moją filiżankę z ciepłą kawą, mów. Tak? I ja myślami podążam za tobą. Jeżeli to jest dla Ciebie w danym momencie niemożliwe, ponieważ jest bardzo dużo emocji w tobie, bo coś się wydarzyło, bo umysł twój po prostu zwariował z przerażenia, że żelazko zostawiłaś i nie wyłączyłaś no to, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć wprost słuchaj, ja teraz nie mam przestrzeni, żeby Cię słuchać. I powiem Wam coś takiego, u ludzi, którzy którym bliskia jest sposób komunikacji, jakiego ja uczę, my mamy już w zasadzie to w nawyku, że jeżeli ja dzwonię do mojej Basi, to pytam się słuchaj, czy, czy Ty masz teraz przestrzeń? I ona... Ma absolutnie pełną wolność odpowiedzeniami, słuchaj, nie teraz nie mam przestrzeni, bo, i teraz zobacz. Niejednokrotnie, jak, jak na przykład jedziesz samochodem, yy, no to nie rozmawiasz, tak? Przez yy, telefon, tylko masz zestaw i jakby możesz, tak? yy, yy, Rozmawiać. I, i, I bardzo wielu osobom się wydaje, że to jest dobra przestrzeń. A być może tak nie jest. Jakbyś mogła to sprawdzić. Czy masz jednak przestrzeń na to, żeby kogoś słuchać? I bardzo często Basia mówi: "Teraz jadę samochodem, teraz nie mam przestrzeni". Dlaczego? Bo my wiemy, że o przestrzeń do słuchania trzeba dbać. Bo nie że mi się tak po prostu umyślało, że się zadzwonię do Baśki na ploty, bo nawet na ploty chcemy dać sobie uwagę, ale być może to jest coś bardzo ważnego, z czym ja dzwonię. Więc ona chce w szacunku do siebie i do mnie zadbać o przestrzeń i przez to jakość tej rozmowy. Nadążacie? Dajcie znać. Więc, jeżeli ty nie masz w sobie przestrzeni, bo ty jedziesz samochodem, jest duży ruch, albo się spieszysz po dziecko do szkoły, albo myślisz o żelazku, który zostawiłaś, nie wiesz, czy wyłączyłaś, czy nie. Jeżeli przed Tobą, nie wiem, rozmowa kwalifikacyjna, wyjazd na wakacje, ty się nie spakowałaś, nie wiem, bilet nie kupiony, samochód się zepsuł, cokolwiek, co pobudza Twoje emocje, to to nie jest dobra przestrzeń na słuchanie. Więc powiedz to wprost: Słuchaj, teraz nie mogę, tak? Teraz jest mi trudno, teraz nie mam przestrzeni. Zadzwonię, zadzwoń za trzy godziny, cokolwiek, tak? Ale nie ciśnij tego słuchania na siłę. Bo z tego nic nie będzie. Ok? Albo będzie bardzo, bardzo niewiele. Czyli zostawiamy swoje historie i dbamy o przestrzeń. I jeszcze jedna rzecz po prostu zaciekaw się. Tak? Zaciekaw się tym, co ktoś mówi. To też oczywiście bywa wyzwaniem, no bo jesteśmy ciekawi tylko własnych swoich historii. Bo tak naprawdę każdy myśli o sobie i każdy jest egocentrykiem. Tak? Tylko niektórzy się do tego nie przyznają, i inni udają, że oni nie. A to po prostu trzeba powiedzieć: no tacy jesteśmy, myślimy o sobie i dobrze i niech tak będzie. Natomiast co zrobić, żeby się zaciekawić tym, co mówi druga osoba? To jest takie pytanie, co ja mogę wziąć dla siebie z tego, co mówi. Posłuchaj, co ja mogę wziąć dla siebie z tego, co mówisz. To jest, popatrz znowu, bardzo szerokie pytanie. Nie, czego ja się mogę nauczyć, jak się mogę wznieść na wyżyny po naszej rozmowie, plotkach o gośce, która coś tam, coś tam. Nie, 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 nie. nie. Takie bardzo ogólne, otwarte pytanie z ogromną przestrzenią, że cokolwiek wsadzisz po prostu, to, to, to będzie dobrze. Nie. Co ja mogę wziąć z tego, co ty do mnie mówisz? Coś zawsze możesz wziąć. Coś zawsze możesz zabrać dla siebie. To nie musi być jakieś, wiesz, bardzo duże. To może, to może być mała rzecz, ale coś zawsze możesz wziąć. Ok? Więc zaciekaw się, a ta ciekawość będzie pobudzona pytaniem, co ja mogę wziąć z tej naszej rozmowy. Ok? Jeżeli możesz, jeżeli masz przestrzeń na zewnątrz i wewnątrz. Ok? I teraz podsumowując, tak? Słuchać trzeba umieć. Do słuchania potrzebujemy warunków. Można słuchać byle jaka, można słuchać bardzo wartościowo z uwagą. I tak naprawdę, po co my, my mamy słuchać? Ja sobie tutaj wypisałam mm, kilka takich rzeczy. Pierwsza to już wspomniana, kiedy mnie słuchasz, to ja się czuję ważna. To jest tak, jak ja robię live'a i na live'ie jest pięć osób, nie? Ehm, I ktoś z niskim poczuciem własnej wartości może pomyśleć, o, oni mnie nie słuchają, nie? Jest zupełnie inna jakość, kiedy jest pięć osób, a pięćset osób. No, to jest naturalne, tak? Jeżeli ktoś przychodzi mnie słuchać, znaczy, że jestem ważna, tak? Ja, to co mówię jest ważne. Więc jeżeli dajesz znak słuchania, jeżeli potrafisz słuchać, robisz to dobrze, to dajesz znak tej drugiej osobie, um, że jest dla ciebie ważny. I bardzo często w kontaktach z dziećmi um, jest tak, że jeżeli my zaniedbamy to słuchanie, a często się nam wydaje, że my słuchamy, a tak naprawdę nie słuchamy, i, I dzieci to czują, to dzieci będą dawały co, coraz mocniejszy sygnał, czas, czasami wręcz taki autoagresywny, tak? Najpierw cię potrząsnę za sukienkę, mamo posłuchaj, mama nie słucha. Potem zbiję szybę, mama nadal nie słucha. To na końcu się potnę, nie? Może w końcu mama posłucha, czyli jakby ten sygnał, taki, który ludzie nam dają, szczególnie dzieci, nastolatki, tak, słuchaj mnie, czyli pokaż mi, że jestem dla ciebie ważny, bywa coraz silniejsi. silniejszy. Jak on nie działa, albo co wrażliwsi ludzie bez takiej pary i mocy, no to się wycofują, odpuszczają, ich poczucie własnej wartości spada, bo po prostu nie mają potwierdzenia, że są ważni, bo ich nikt nie słucha. Albo słucha ich byle jak. Ok? Więc pierwsze, co to jest sygnał? Jestem ważny, jestem ważna. Po to mamy słuchać. Ten sygnał dajemy innym ludziom. Dalej, jestem potrzebna, jestem ciekawa. Jestem potrzebna komuś, to również buduje moje poczucie własnej wartości. Jestem ciekawa dla Ciebie, ponieważ moja historia jest dla Ciebie ciekawa, to, to znaczy, że ja jestem ciekawa, tak? To jest to ja i moja historia to jest to samo, bo ja w niej biorę udział. Więc, jak moja historia będzie ciekawa, to ja będę ciekawa. Ja, jako osoba. Czyli zobaczcie, słuchanie wspiera poczucie własnej wartości. Ok? No i następna rzecz, czyli słuchanie wspiera wspólnotę, budowanie wspólnoty, bo coś nas łączy, bo ja mogę zabrać coś z Twojej historii dla siebie. Tak? Ja mogę się w jakiś sposób z elementami Twojej historii albo z samą Twoją historią w jakiś sposób zidentyfikować. Być może spotyka mnie to samo, ale reaguje inaczej, tak? Czyli tworzymy wspólnotę. Jak jest wspólnota, o, to już jest fajnie, bo już nie jestem sam, sama, tak? No, tylko pamiętajcie, żeby się łączyć niekoniecznie w cierpieniu, yy, tylko i wyłącznie bo wtedy siedzą już dwie środki i już i nadal nie ma krasnoludków, więc jak już siedzą dwie środki i płaczą, no to to nie jest dobre łączenie się we wspólnocie. Ważne, żeby, żeby przynajmniej jedna środka była empatyczna, a druga niech płacze, bo wtedy ma szansę ta pierwsza wyciągnąć tę, która płacze z tego jej dołka. Natomiast jak będą sobie jak będą sobie razem płakać, to nic z tego nie będzie. Więc Tworzy się wspólnota, tak? Jak słuchamy, to współpracujemy, ponieważ w tym momencie następuje wymiana. To ty mi opowiadasz jakąś historię, ja się mogę z nią zidentyfikować albo coś dla siebie wyciągnąć. Jak ja mogę coś dla siebie wyciągnąć, to mogę się podzielić z Tobą wnioskami i wzbogacić Ciebie. Wow! Czujecie ten magic? Więc i, i ja mogę. Zrobić z Tobą współpracę. Ty mi dajesz swoją historię, ja Ci daję moje wnioski, moje przemyślenia, moje spojrzenie, moje opinie, tak? Które mogą wzbogacić Ciebie. Uch, i wtedy jest relacja. Wow. No i oczywiście na samym końcu ta współpraca może się zamienić na pieniądze, na przyjaźń, na, pff, na wsparcie, na cokolwiek innego, tylko dlatego, że słuchaliśmy. Ok. I wreszcie mamy kontakt. Kontakt, który jest życiodajny. Jeżeli ja czuję, że jestem w kontakcie z tobą, a ty jesteś w kontakcie ze mną, czyli mam twoją uwagę, mam twoją przestrzeń, to wszystko jest bez ocen, jestem w pełni przyjęta, ja z moją historią i tymi wszystkimi elementami, które tam się pojawiają emocjami, ocenami o mnóstwo, mnóstwo tego to. Jeżeli ja jestem przyjęta w pełni, akceptowana przez ciebie, no to w ten sposób się podtrzymuje życie. Tak? To życie takie no na poziomie jakiejś energii, jakiejś metafizyki, coś płynie między ludźmi, tak? Bo relacje to życie. Więc więc popatrzcie na to w ten sposób, że słuchanie jako drugi podzbiór Wielkiego słowa komunikacja jest tak samo ważny, bo buduje relacje. Więc dbajcie, proszę o kontakt, o wymianę, o wspólnotę, o przestrzeń, o uwagę, o zaangażowanie. Jeżeli tego nie ma, to dużo lepiej z punktu widzenia relacji jest po prostu powiedzieć nie teraz. Bo wtedy dla mnie w tym wyraża się szacunek dla drugiego człowieka. Że ja nie chcę coś y, zrobić czegoś byle jak, tylko jak już coś robić, to z pełną jakością robienia tego. Dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że. A, słuchaliście w dobrej przestrzeni dla siebie. Jeśli nie, znajdźcie przestrzeń, posłuchajcie jeszcze raz. Dwa, mam nadzieję, że to było ciekawe. Trzy, mam nadzieję, że nie było za długo. Cztery, mam nadzieję, że wzięliście coś, każdy z Was wziął coś dla siebie z tego, co mówiłam, i to wzbogaciło Wasze życie. Bo taka była moja intencja. Ściskam serca, dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.